Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Dziś na Kępińskim Rynku senator Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mikołajczyk spotkał się z mieszkańcami miasta oraz mediami. Spotkanie odbyło się w ramach funkcjonowania jego plenerowego biura. Podczas spotkania senator mówił o polityce jako służbie i o tym, że polityk powinien być z ludźmi i dla ludzi. Mieszkańcom Kępna wręczał sprawozdanie ze swojej działalności w Senacie i dziękował za poparcie 4 lata temu jego kandydatury. Dziś pragnę to podsumować, wręczając jednocześnie mieszkańcom Kępna i powiatu kępińskiego sprawozdania z działalności senatora, dziękując jednocześnie za to, że 4 lata temu otrzymałem poparcie tak duże, że zostałem senatorem z okręgu 95 reprezentującego powiat kępiński, ostrzeszowski, kdotoszyński i ostrowski. Aby tutaj z mieszkańcami porozmawiać, wysłuchać ich też w kontekście dalszej pracy parlamentarnej i działalności Prawa i Sprawiedliwości. Cieszę się, że są ze mną tutaj przedstawiciele z Kępna, jest pani starosta Alicja Śniegocka, jest pani kierownik Aneta Rabiega, kierownik PLUS-u. Są to osoby, które przez tą kadencję cały czas ze mną były i z tego miejsca też serdecznie im dziękuję. Senator Mikołajczyk poinformował również, że już w sierpniu do Kępna przyjedzie planetobus dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Już w sierpniu wspólnie ze starostem powiatowym, z panem starostą i z panią starostą organizujemy tutaj dla mieszkańców przyjazd planetobusa. Jest to finansowane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ten planetobus będzie w Kępnie, będzie przez cały dzień dostępny. Najprawdopodobniej będzie to 13 sierpnia. Będzie cały dzień dostępny i mieszkańcy, zarówno ci najmłodsi, jak i ci starsi, będą mogli przyjść, zobaczyć tę jakże ciekawą wystawę. Wakacyjne biuro plenerowe senatora Łukasza Mikołajczyka zawita w kolejnych dniach do Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego oraz mniejszych miejscowości tych powiatów, aby rozliczyć się z mieszkańcami ze swojej 4-letniej działalności w Senacie i poddać je weryfikacji wyborców.